Proszę Państwa, jest mi bardzo miło poprowadzić ten pokaz hodowlany. Zapraszam Państwa serdecznie na ten piękny obrazek, na ten piękny spektakl i to przedstawienie pod tytułem Zublicą w Radowedzie, tu w Porębie 27 czerwca. Przed Państwem w czerwonej derce Klacz Lublica rasy śląskiej, wyhodowana w stabie koni strzelce opolskie. Duże brawa dla mnie, proszę Państwa! Wraz ze swoją pierwszą córką, jednym swoim synem oraz swoimi wnukami i prawnukami. Proszę Państwa, ciemnogniada klacz rasy śląskiej Lublica przyszła na świat 2 maja 1993 roku w stadninie koni strzelce opolskie w gospodarstwie Olszowa. Jest ona córką ogiera prywatnej hodowli Harper po harpun, który użyty był w stadninie jednorazowo i pozostawił po sobie nieliczne potomstwo. Jej matką jest Lubianka po mundial, a ta z kolei jest córką klaczy Laroga, matki znanego i cenionego przedwcześnie padłego ogiera Largis. Wszyscy znamy go jako ojca ogiera Lokan, wicemistrza świata prowadzonego przez Bartłomieja Kwiatka. Linia żeńska i rodowodu wywodzi się od założycielki ciemnogniadej klaczy Lizbona, urodzonej w 1943 roku. Ze względu na szlachetny wygląd i niepokorny charakter, Lublica od początku wyróżniała się wśród młodzieży żeńskiej rocznika 1993. To spokojne życie koni w Olszowej skończyło się wiosną 1998 roku, kiedy to stadnina została zlikwidowana i wszystkie konie musiały zostać sprzedane. Lublica została wtedy wykupiona ze stadniny do prywatnej hodowli Szczęsnego Szymańskiego, który wcześniej zajmował się klaczą w stadninie, między innymi przygotowywał ją do pracy pod siodłem i w zaprzęgu. Mimo pobudliwego i impulsywnego charakteru nigdy nie było problemów z klaczą w pracy pod siodłem czy w zaprzęgu. Brała ona udział w parze z klaczą Lewada po sejmik w amatorskich zawodach zaprzęgowych w Książu. Wykazała się tam niesamowitą dzielnością i odwagą. Poza tym była pokazywana na wystawach i pokazach, zajmując czołowe lokaty. W ciągu swojego życia Lublica urodziła 14 źrebiąt, a było to 8 ogierów i 6 klaczy, z czego wpis do księgi otrzymało 5 ogierów i 3 klacze. A były to takie konie jak Poniany Locarno po Doral, Liverpool po Avans, Lexus po Hutor, Siwy Luksus po Santiago, prezentowany tu Libero po Nefryt oraz klacze, prezentowana Upawa po Palant, Loren po Avans czy Lachki po Hutor. Potomstwo Lublicy charakteryzuje się bardzo dobrym charakterem, świetnym ruchem i dzielnością. Do tej pory po 5 synach Lublicy zostało opisanych ponad 100 sztuk potomstwa. Jej córki to również doskonałe matki. Najbardziej znana to pierwsze jej dziecko, klacz Upawa po Palant, która podąża tuż za Lublicą. O tej klaczy można by opowiadać kolejne kilka godzin. Mam nadzieję, że i ona doczeka się swojego pokazu hodowlanego po zakończeniu kariery, bo jak najbardziej na to zasługuje. Upawa to matka takich koni jak Lars po Nomen, prezentowany Lotario po Hutor, siwy i niezwykle dzielny La Paz po Santiago, Luby po Derkos, czy klaczy takich jak Laszka po Hutor, Latoya po Bochum, czy wybitna i niezwykle urodziwa Loxia po Nefryt. Po ogierze Lotario opisano do tej pory 60 sztuk potomstwa. 48 sztuk opisanych źrebiąt zostawił jej syn Lublicy Locarno. Locarno Dolar po hak z matki Devisa, po znanym ogierze skoczku angloarabskim Roncewal, który brał udział w licznych zawodach zaprzęgowych z prowadzącym Sebastianem Bogaczem.
Krew klaczy Łubnica płynie w wielu, wielu rodowodach śląskich, a podczas dzisiejszego czempionatu spotkać ją można w 18 rodowodach takich koni jak prezentowane tu Adender, Rubin, Amarant, Bolsce, Luby, Ludwin, Bret, Porto Alegre, Brego, Hania, Lansodia, Luba, Figa, Alwa, Zonda, Klawia, Dama i Dominacja. Klacz ta mimo 22 lat ciągle pozostaje w świetnej formie. I wszyscy mamy nadzieję, że jej zasłużona emerytura będzie długa i spokojna. Szczerze życzymy jej oraz jej właścicielom, państwu Marii i wszystkim trzymańskim za żołę. Proszę Państwa, przed Państwem w czerwonej wersce klacz Łubnica. Hodowli stadni na koni Strzelca, polskie własności Szczęsnego Szymańskiego. Jeszcze raz duże brawa. Za Łubnicą piękna kara klacz. Upawa, popalan do Łubnica po harcer. Stadni nowej również hodowli, a własności pani Beaty Kabicy Krasiejowa. Duże brawa dla Upawy, proszę Państwa, matka tylu odbiorów, o których wspominałam. Niezwykła klacz. Za Upawą odbiór Letario, syn Upawy bezpośredni po odbiorze Futor. Wyhodowany w Krasiejowie przez panią Beatę Kapicę, a własności pana Tadeusza Cieślaka. Zostawił on po sobie mnóstwo potomstwa. O Letario za moment parę słów będzie on prezentowany w zaprzęgu. Letario odbiór Libero, hodowli i własności pana Szczęsnego Szymańskiego, syn odbiera Memfryt i klaczy Łubnica. Za Libero Luby, którego dzisiaj mieliśmy okazję oglądać. Piękny kary ogier hodowany w Krasiejowie przez panią Magdalenę Kapica, własności pana Jacka Bakalarza. Za Lubę Brego, hodowli pana Zygmunta Warzecia, własności pana Szczęsnego Szymańskiego, syna Luksusa. I klaczy Belmira po Futer. Następnie Porto Alegre, siwy koń, którego dzisiaj już widzieliśmy po obierze dzielnym i wybitnym La Paz, od klaczy Prowincja po Unii. Kolejna to klacze Luba, siwa, wyhodowana przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, córka obiera Lexus i klaczy Luna po Santiago. Kolejna klacze Lansodia, córka Ramzeja i Lansoni po Jordan. Następnie Zonda, wyhodowana przez pana Gerarda, sortyska w Strzelcach Opolskich, córka Lexusa i Zafiry. I stawkę tę zamyka klacz Dama. Hodowcą i właścicielem jest pan Wojciech Posmyk z Makowisk, córka Lotario i klaczy Dewiza po Awans. Proszę Państwa, duże brawa dla całej tej pięknej stawki rodziny klaczu Łubnica. Naprawdę klacz wybitna, elitarna, stadninowa, która pozostawiła po sobie mnóstwo doskonałego potomstwa. Bardzo proszę ustawić klacze do dekoracji. Prowadzącą będzie oczywiście klacz Łubnica, którą będę prosiła postawić jak najbardziej tutaj.